Po wyciągnięciu wygląda to tak. Inaczej to wyglądało na zdjęciu. Wyglądało to po prostu słodko na zdjęciu, a teraz to wygląda strasznie. Jestem trochę tym przerażona. No ale dobra, nie zapeszajmy. Otwieramy. Gdzie jest jedynka? Jest jedynka. Mam takie mini koperty. Widzę, że ktoś tutaj rysował to, bo tutaj ołówek od środka widać. W jedynce znajduje się... O! Liner Missy Sporty, czyli z naszego Rossmana. Czarny. Szukam dwójki, widzę ją tu. Tutaj dwójeczka. W dwójce jest Ren Clean Skincare. I to nie jest polski produkt. Jest troszkę nadgięty. Mam nadzieję, że nie był otwierany. Nie, jest na szczęście zamknięty. Szczelnie. Jest to jakiś krem. Beauty Shot Lift Instant, czyli coś liftingujące. Malutki, zaraz wam jeszcze powiem, malutki, 10 ml. Trójeczka, piątka jest trójka. A w trójce mamy, no jest to korektor z Rossmana bodajże, bo to jest tak, lovely. I kurczę, martwi mnie to, że tutaj taki moment zaklejony, który powinien być, że był odkręcany. No tak, widzę, że tutaj na zakrętce widać, że był otwierany. No i tutaj, no nie, znowu się zawiodłam, po prostu nie będę komentować akurat tej trójki. Czwórkę. Nie wiem, czy ktoś chciał sprawdzić, no ale bierze dla kogoś korektor, nie wie jaka cera, no nie wiem. A, czwórki wam nie pokazałam chyba aż z tego wszystkiego. Czwórka, w czwórce mamy pomadkę z Isany, która jest opakowanie wycięte, została sama pomadka. Nie wiem, czy to jest kwestia, że miało się zmieścić do opakowania, ale później to jeszcze sprawdzę. Piątka. Jest piątka. Ciężka. W piątce, no co by mogło być? Soraya Aquashot. Woda micelarna. 100 ml. Ja po prostu będę się chyba kąpać w tej wodzie, bo już tyle tego mam. Że to już, naprawdę, sorry, ale po prostu rozbawiła mnie ta woda. Nie spodziewałam się wody. Szóstka. Gdzie się widziałam? Tu jest szósteczka. Tak wygląda. W szóstce zaskoczenie! Krem do rąk Eveline. Odżywczy krem do rąk Mango Shauvia. Trochę mniejszy niż w poprzednim kalendarzu był. Jest to 50 ml. No ale też nie mogło zabraknąć kremu. Siódemeczka była tu. Coś leciutkiego. W siódemeczce mamy Pro Artist Freedom Lip Liner, kredkę do ust, do biesieńka. Nie mam zastrzeżeń. Nie wiem, może po prostu w tym korektorze ktoś po prostu chciał zobaczyć kolor, ale no tak nie znał koloru mojej cery, więc no nie wiem. Jedziemy dalej. Ósemeczka. W ósemeczce mamy Vibo Banana Powder, półtransparentny puder do twarzy. Tańsze marki, ale jestem akurat z tego zadowolona. Ale nie zapeszajmy, wszystko może nas jeszcze spotkać. Tak jak po tamtym kalendarzu wiemy, że może być jeszcze wszystko. Dziewiątka, bardzo ciężka. Żeby to nie był płyn micelarny, Nie. Mamy Joanna Peeling drobnoziarnisty, grapefruit. Bardzo ładnie pachnie, bardzo ładnie. Jest to 100 ml. Dziewiątka, dziesiątka jest tutaj. Też cięższe. I tutaj mamy nawet zapakowany folikę. Rozświetlacz do twarzy i ciała. Face and Body Highlighter. Be My Light. Ładny, szampański kolor. Fajny, fajny. Dużo mam tych rozświetlaczy, ale fajny kolor. Jest to kolor 01 Strobing Love. No, myślę, że ten kalendarz wygra, bo już mi się podoba. 11. W jedenastce mamy dwa małe beauty blendery. Są one luzem. Jeden jest jakiś, brakuje mu kawałka góry. No, ale pachną normalnie, jakby były świeże, więc ciężko mi powiedzieć. Nie lubię takich zrzuconych rzeczy, ale na pewno do czegoś się wykorzysta. 12. A jeśli wam podobał się ten kalendarz, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję.
chętnie usłyszę wasze opinie w komentarzach. Teraz dwunastka. Dwunastka napakowana. O, w dwunastce mamy dwie rzeczy. Pierwsza to maska bąblująca, oczyszczająca maska bąblująca na węglowej płachcie z włókna bambusowego. Lirene. Fajnie. A druga, no to już mi się to nie podoba, bo jest jedna ta z tych B-Beauty z Biedronki, jedna maseczka z tych podwójnych, więc powtórka z rozrywki. No ale ktoś chciał dobrze, chciał dorzucić prezent, taki dodateczek. Ja mam akurat w domu te maseczki, więc troszkę zachrypłam, przepraszam. I to była teraz trzynastka. Trzynastka wygląda tak. W trzynastce mamy Soraya Care Control, cera mieszana, tłusta, z niedoskonałościami. Maska głęboko oczyszczająca, 50 ml. Jeszcze sprawdzam, otwieram, ale no świeżutka. Czternastka w kopercie, może jakiś hajs. Ojej! W czternastce mamy bransoletkę, słuchajcie. Mamy bransoletkę ze stroną Facebooka. Dedicante. Z takim różowiutka, z takim małym serduszkiem. Ale fajnie, ale miło. Ładna, naprawdę. No kurczę, chociaż jeden ten kalendarz nam się trafił. A już chciałam wszystko zaprzepaścić. Tylko ten korektor mnie nurtuje tutaj. Otwarty. 15. W 15 mamy, no nie, dwie próbki. Efektywna mikrorelaksacja zmarszczek Eveline Cosmetics Exclusive Shake. Dwie takie próbki po 1,5 ml. No ale myślę, że tutaj już spokojnie ten kalendarz się powoli oddaje, bo jest eyeliner, jest rozświetlacz, więc tutaj te 90 zł. Usza się na mnie patrzy, przepraszam, że się śmieję, ale usza mnie kontroluje, czy jestem grzeczna. 16. Kontrola musi być zachowana. W 16 znalazłam batonika Raspberry Choco Power. I coś jeszcze jest. I próbka żyja i krem nawil zarzający plus 50. Trochę chrypnę, bo dzisiaj już drugi film. 17. W 17 znalazłam rzęsy. No nie, już chyba się wykrakałam z tym. Bo to są rzęsy, one nie są w opakowaniu. Są tak se, o, przyklejone na kawałku kartonika. Nie są zbyt ładne. Są twarde, czyli sztuczne. Przypuszczam, że to mogły być wycięte jakieś rzęsy z zestawu z AliExpress. 17. 18. 18 mam Love Life Lip Gloss, 15 ml, błyszczyk, też wszystko szczelnie zamknięte, sprawdzam, wszystko ładnie, pięknie, nikt nas nie chciał w konia zrobić. I dobiegamy prawie do końca, więc jeśli wam podobają się kalendarze, czy coś nowego, co sprawdzam dla was, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, napiszcie, co sądzicie o takich kalendarzach zamawianych przez internet od ludzi. No, widać, że mi się akurat dwa nie poszczęściły za bardzo. Ten jest jak na razie jak najbardziej na plus, tylko mam tutaj właśnie te rzęsy, tak mi się mniej podobają i ten właśnie korektor, który niewiadomej jakości. No, ale jest okej. Okay. Dobra, jedziemy dalej. 19. Usza może trochę biegać tam, słychać może. Bo ona nie może być cały czas grzeczna przecież przez cały film. Ona by też chciała być. No nie. Mamy tutaj, może to dziwnie zabrzmi, ale to się nazywa Lamuseland. I jest to mini, mikro błyszczyk w numerze 5. Taki w kolorze nude, ładnym kolorze. Ale przypuszczam, że mogłoby to być też z jakiegoś kalendarza. Bo już takie rzeczy znajdowałam. Wybaczcie. Jakoś głos za nie mógł. 20. W 20 mamy plasterki punktowe na wypryski. Nie umiem przeczytać tej marki. Nukui Korean Energy. To jest biedronkowa marka. Ale spoko, ja kiedyś ich używałam, są całkiem spoko. Nie wiem, co mają dawać, ale przynajmniej jak sobie go przykleję, to nie widać pryszcza. Więc jest git. Więc ja jestem zadowolona. 21.
21 mamy kulę do kąpieli, pachnącą jakimiś pomarańczkami czy czymś takim. Taką SEO wolno fruwającą też przypuszczam, że pewnie z jakiegoś zestawu się dostała i dostała do mnie. 22. Nie wiem, ktoś to na jakąś gumę przyklejał do rzucia chyba. Tak. Takie gumy tu są białe. A w 22 mamy pędzelek, mangę, blend liner brush. I dziwną ma końcówkę i w ogóle dziwnie wygląda. Czy on taki powinien być? Czy on miał być prosty? Czy on... Ja nie wiem. Zobaczycie to sami. Bo chyba to tak nie miało wyglądać. Ale to ciężko jest odgiąć w drugą stronę. No nie wiem, zobaczcie to sami, jak to wygląda. Może napiszcie mi, czy to tak ma wyglądać, czy nie. Bo moim zdaniem nie, ale może. I dochodzimy prawie do końca. Zostały dwie koperty, teraz 23. No, coraz gorsze rzeczy są przy końcu, a powinny być najlepsze. 23 znalazłam. Znowu jedną z dwóch maseczek, bo widać, że jest oberwana i nawet jest z tyłu napisane 2 razy 8 ml. Konopie, maseczka kremowa. No spoko, ktoś chciał się ze mną podzielić swoją maseczką. I ostatni numerek, 23, jest dosyć ciężki. Proszę, żeby tam było coś fajnego. 24, sorry. Powiedziałam 23? 24. Dobra, otwieram. Uwaga. I 24 mamy 3 rzeczy. Jest to... Wow, teraz powinny normalnie tutaj ten walić konfetti. Vibo Glitter Liner. Ładny, taki złoty z czerwonymi drobinami. Dalej mamy Sephora. To chyba jest kolekcja zeszłoroczna, jak się tego co widzę. Mini Lip and Cheek Duo. Czyli błyszczyk i róż. W jednym, takim pingwinkiem. Nie wiem, czy to w zeszłym roku nie było. I odżywka do włosów. Enven, 5 ml. No, ja ogólnie jestem zadowolona, bo po tym, co dzisiaj zobaczyłam, to ten kalendarz mnie bardzo zadowolił. Oczywiście usza musi pić w tle. No, podobają mi się te rzeczy, oprócz tych dwóch, których jestem niepewna. A tak to wszystko spoko. Myślę, że jest to warte te 90 zł. Wszystko razem, no bo jednak teraz to wszystko troszkę kosztuje. Zobaczcie, jak wygląda to w całości. Się prezentuje. Dla mnie ten kalendarz jak najbardziej udany. Dobrze, że jest on ostatnim kalendarzem. Już nie będę zamawiała takich kalendarzy, bo jest to jednak nieopłacalne. Mam tyle maseczek, że normalnie pełno. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Miło mi się dla Was nagrywa filmy, więc może napiszcie w komentarzu, co Wy sądzicie o tym kalendarzu. Czy chcielibyście taki dostać? Zapraszam Was do subskrypcji, żegnam się z Wami, czekajcie na kolejne filmy, do zobaczenia, cześć!